jak miał przyjechać, żeby dzieciaki nie wygadywały jakoś, że ksiądz mieszka u nas, że coś, to miał pseudonim Siostra Cecylia. Przyjeżdża Siostra Cecylia. To potem myśmy się połapali, bo on był ile, 2 czy 3 razy w Zarzeczu po trochu. Pomieszkał trochę, jak się robiło gorąco, że za dużo już wiedzą o nim, to trzeba go było przerzucić do innego dworu i tak dotrwał do powstania. Nie wolno było przy nim ani o nim mówić inaczej jak Siostra Cecylia. Był z nami bardzo zaprzyjaźniony, no ale niestety nie trwało to długo, dlatego że on się ukrywał, a Niemcy go szukali, więc w pewnym momencie zdecydował, że wyjeżdża. Dano mu widocznie znak, bo należał do AK i tak sądzę, że należał do AK, bo potem był jakiś czas w Laskach przede wszystkim. I tam w Laskach odprawiał ostatnią mszę świętą, jak odchodził mój mąż do powstania właśnie. Tam cały oddział ich żubrów miał mszę świętą odprawioną przez właśnie księdza Wyszyńskiego. Ponieważ moja siostra Maria była wielką miłośniką koni, tak samo jak ciocia kot zresztą, więc któregoś razu ksiądz chciał jechać właśnie z moimi siostrami do któregoś z folwarków bryczką. I po drodze bryczka się przewróciła, bo był jakiś zjazd z boku i wszyscy polecieli na zewnątrz. Ksiądz kardynał gdzieś był podrapany, więc chodziło o to, on się bardzo martwił, żeby mój ojciec nie zobaczył, że stało się coś dziwnego, dlaczego on jest podrapany gdzieś tam. Więc zakazał w ogóle mówić o tym, że była taka sytuacja. No ale po jakimś czasie dowiedzieli się wszyscy, że był ten wywrót. Gdy owocowały czereśnie, był duży sad na Woli za pełnatyczami i wtedy się jechało wozami, żeby ta dzieciarnia po tych drzewach łaziła i zbieraliśmy czereśnie. I ksiądz Wyszyński wtedy przyjeżdżał w południe z wałówką i wołał rumbam bamburum przywiozłem, rumbam bamburum. Takie śmieszne. I potemśmy chodzili po lesie. Bardzo był miłym i dla nas ten, a równocześnie pamiętam, że były rekolekcje, że prowadził rekolekcje, które były 3-dniowe, że wtedy nie wolno było gadać, że były nauki, była tylko rekreacja po obiedzie. On w Zarzeczu zawsze jak był, to odprawiał rekolekcje. No, msza święta była codzienna, bo przecież kaplica była normalna. Rekolekcje jak były, to z innych miejsc przyjeżdżali ludzie, żeby posłuchać jego, ale właśnie potem za każdy raz trzeba go było czym prędzej wywieźć, bo szpicle wszędzie byli. No. Wszyscy go bardzo lubili, to był kontaktowy, strasznie miły, dowcipny, żartujący i bardzo uduchowiony. Ksiądz, który dawał rekolekcje, mieszkał w tym pokoju tak zwanym chyba zielonym na parterze koło tego okrągłej sali i obok naprzeciwko tych bocznych schodków była kaplica i tam on odprawiał mszę świętą i rekolekcje. I oprócz tego on bardzo chętnie chodził z kim potrzebował, czy chciał, na tak zwane duchówki, na rozmowy o jakichś problemach duchownych chodził i ze mną też chodził, dokładnie to pamiętam. I jakieś mi porady dawał i napisał mi receptę duchową na karteczce wielkości wizytówki. Napisał: ktokolwiek zbliży się do ciebie, niech odejdzie lepszy i radosny. I zrobił taką małą sygnaturkę, tam się podpisał i
wiesz, to był bardzo dla mnie ważny bilecik, który trzymałam w szaliku. Dla mnie to ja pamiętam dobrze, bo to dla mnie było bardzo miłe. Wracaliśmy, zrobiliśmy wycieczkę do lasu na Wolę, las, który należał do moich rodziców. Wracaliśmy z takiego podwieczorku i szliśmy piechotą do Zarzecza. I nie wiem co, czy ja biegłam koło niego, czy ja się kręciłam, czy ja gdzieś skakałam do kogoś. Wreszcie on mnie wziął za rękę i powiedział, chodź, będziesz koło mnie szła. No więc ja się trzymałam go za rękę, a on zaczął mi coś opowiadać i mówi, kim ty chcesz być, więc ja nie potrafiłam odpowiedzieć. A on tak patrzył, szliśmy, tak patrzył, z boku szła mama i on mi w pewnym momencie mówi, wiesz co, ty zostaniesz siostrą miłosierdzia. Czasem mi to przychodzi do głowy, rzeczywiście. Ja się sporo opiekowałam tak ludźmi różnymi, i rodziną, i nie tylko rodziną. On był szalenie wesoły i dowcipny, bardzo był miły. Najbardziej zaimponował nam wszystkim, jak przy stole, ten długi stół i tyle ludzi, dzieciaków wszystkich, nie tylko. Ojciec naprzeciwko i mama siedziała i miała jego po prawej ręce i on nagle odezwał się po łacinie, coś do ojca. I my słyszymy nagle, oni zaczęli sobie swobodnie rozmawiali po łacinie. On był bardzo miłym i otwartym człowiekiem. Myśmy się nie zdawali sprawy, że to jest dla niego tutaj kryjówka, że on wyjeżdżał tutaj, uciekając troszeczkę, by zniknąć z pola Niemców. Mam wrażenie, że był dwa razy, był troszkę dłużej. Miał świetny stosunek z nami. Pamiętam go dobrze, jakieśmy piłkę kopali tutaj na placu tenisowym. Grał w zielony z nami. To było, że obowiązek mieć zielony listek z koniczyny i trzeba było wygrać rano, jak się człowiek spotykał z drugim, to krzyczał zielone i pokazywał, a czy tamten miał zwiędnięte, czy zapomniał założyć, to był przegrany. A ten, co miał zielone żywe, to wygrywał. I on też, i to zapinał sobie, ale akuralnie zapominał. Zapominał z wieczora, że ono zwiędnie do rana, to zielone. Musiał rano zerwać tak samo koniczynkę i mógł wtedy nie dać się przegrać. Ja do dzisiejszego dnia po prostu myślę o nim jak o kimś, którego nie można zapomnieć. No, tak był uroczy, tak był miły, tak był poważny też. Bardzośmy go wszyscy właśnie tam kochaliśmy. Myśmy tak rozpaczały. Niektóre dziewczyny mówiły, że widziały, że on płakał, jak wyjeżdżał. I to coś mi się po głowie mącił, że tak było, bo myśmy płakały, że on wyjeżdżał.